Ciekawostki ciekawostkom nierówne. Zapewniam, że w tym filmie nie będzie nudnych faktów typu w USA mieszka ileś tam ludzi, a naprawdę ciekawe, konkretne historie, specjalnie dla moich widzów. Dlatego siadajcie wygodnie i zaczynamy. W stanie Nowy Jork, konkretnie dzielnicy Tipperary Hill w Syracuse, mieszkają głównie Irlandcy imigranci. Spotkać tam można nietypową sygnalizację świetlną, gdyż ma ona zmienione miejscami światła. Zielone jest u góry, a czerwone na dole. Nie jest to błąd, gdyż geneza tej zmiany sięga lat 20. ubiegłego wieku. Początkowo kolory były rozmieszczone standardowo – czerwony, żółty, zielony. Irlandzkiej młodzieży nie spodobało się, że czerwony, angielski kolor jest nad zielonym irlandzkim, po czym potłukli lampy. Kiedy miasto je naprawiło, aby sytuacja się nie powtarzała, zmienili kolejność z zielonym na samej górze. W latach 1920-1933 w USA trwała prohibicja. Zresztą tutaj możecie zobaczyć, jak ktoś zmienia tabliczkę z alkohol na sprzedaż na całkowicie skażony alkohol do użycia w chłodnicach. Ale nie o tym przedsiębiorcy, a o pewnym słynnym Angliku. Kiedy to w styczniu 1932 Winston Churchill odwiedzał Stany Zjednoczone, wziął ze sobą receptę od lekarza, na której było napisane, że ten musi spożywać dziennie przynajmniej 250 ml alkoholu. Z najbliższej historii na pewno pamiętacie porażkę Hillary Clinton w wyborach na prezydenta USA w 2016 roku z Donaldem Trumpem. Jednak pierwszą kobietą, która ubiegała się o to stanowisko, była Victoria Woodhull w 1872 roku. Victoria była również pierwszą kobietą, która miała firmę brokerską na Wall Street. Walczyła m.in. o większe prawa kobiet. W tamtych czasach kobiety mogły być bezkarnie gwałcone przez swoich mężczyzn, co chciała oczywiście zmienić. Działała również na rzecz zdobycia praw wyborczych przez kobiety w USA, co nastąpiło dopiero w 1920 roku. Teraz nie prezydent, a 45. wiceprezydent USA, a także laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2007 roku za działalność przeciw globalnemu ociepleniu, Albert Gore. W swojej książce z 1992 roku pod tytułem Ziemia na krawędzi pisał: dowiedzieliśmy się na przykład, że w niektórych miejscach w Polsce dzieci regularnie zabiera się pod ziemię do głębokich kopalni, by mogły odpocząć od gazów i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu. Można sobie niemal wyobrazić ich nauczycieli, wyprowadzających dzieci tymczasowo z kopalni, trzymając kanarki, by ostrzegały o tym, że dalsze przebywanie na powierzchni jest niebezpieczne. Jest tu ktoś, kto w 1992 roku był dzieckiem i zaprowadzany był do kopalni? Niestety tak nas wtedy postrzegano. A tak w ogóle to Joe Biden jest 46. prezydentem USA. Przynajmniej tak to jest liczone. W rzeczywistości jest on 45. prezydentem, gdyż Grover Cleveland jako prezydent wybrany na dwie niesąsiadujące kadencje jest liczony dwukrotnie jako 22. i 24. prezydent Stanów Zjednoczonych. 31 sierpnia 1901 roku doszło do udanego zamachu na 25. prezydenta USA Williama McKinleya. Zabójstwa dokonał Leon Czołgosz, urodzony w USA syn polskich imigrantów. Został potem skazany na śmierć na krześle elektrycznym. No to może jeszcze jeden polski wątek. Słyszeliście o honorowych obywatelach USA? Jest to niezwykle prestiżowy tytuł, który nadaje Kongres Stanów Zjednoczonych lub prezydent. Tylko 8 ludzi doznało tego zaszczytu. Pierwszym był Winston Churchill w 1963 roku, ale w gronie tych osobistości jest również Polak, Kazimierz Pułaski, który oczywiście pośmiertnie dostał taki tytuł w 2009 roku. Pułaski był generałem oraz bohaterem wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Na pewno kojarzycie słynną amerykańską flagę na Księżycu. Obecnie już oczywiście wyblakła, jednak sam pomysł, żeby ją tam wsadzić, pojawił się zaledwie 3 miesiące przed startem Apollo 11. Kupiono ją w pobliskim sklepie Sears za 5,5 dolca.
jeszcze trochę wcześniej niż Apollo 11, bo rok 1959, czyli czas segregacji rasowej w USA i Zoo w Memphis z tabliczką informującą, że dziś zoo odwiedzają tylko czarnoskórzy. A tak wyglądała reklama lotów do Nowego Jorku pakistańskich linii lotniczych w 1979 roku. No to teraz Ronald Reagan, zdaniem wielu, był jednym z najlepszych prezydentów w historii USA. Na pewno wielu z Was wie, że był on aktorem, ale czy wiedzieliście, że jeszcze wcześniej był modelem? Pozował na Uniwersytecie Południowej Karoliny jako przykład idealnej sylwetki mężczyzny. No i na dzisiaj ostatnia ciekawostka. Lata 30. Wielki kryzys. Młynarze zauważyli, że kobiety z worków po mące szyją dzieciom ubrania, więc zaczęli sprzedawać mąkę w kolorowych workach z nadrukami. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że taki format Wam się spodobał, bo planuję ich w najbliższej przyszłości dużo więcej. Napiszcie w komentarzach, która ciekawostka Was najbardziej zaciekawiła oraz jakie tematy Was najbardziej interesują. Czy takie właśnie bardziej historyczne, jak w dzisiejszym odcinku, prezydentowie, czy jednak bardziej aktualne. No cóż, na dzisiaj jeszcze raz to tyle. Jestem Daniel, trzymajcie się. No i cześć.